kobiety, co siedzi w kościele w ławce, zabiją dzwony, idą przebyć ksiądz ministrantem. Będzie siedziała dumna, kiedy w bieli będzie przygotowywał księdzu kielich. Wyjdzie z wywiadówki uśmiechnięta, w ręku będzie trzymała kartę ocen swego dziecka. Duma ją będzie w sercu rozpierała, każdemu kto przyjdzie w gości będzie ją pokazywała. Potem uroni łzę, kiedy jej małe dziecko na placu apelowym odbierze z paskiem świadectwo. On nigdy nie powie stara na matkę, to właśnie ona go nauczy biedniejszym oddać kanapkę. Będzie mu pakowała kromkę więcej do plecaka, będzie wiedział bez słów, że to dla głodnego chłopaka. Na półrocze kupi korki mu w nagrodę, to będzie przed tym nim jako syn ją zawiodę. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Widzisz kobietę, co klęczy w kościele w ławce, modli się do Boga, by syna nie uznano za sprawcę kradzieży telefonu komórkowego, bo wszystkie poszlaki w szkole wskazują właśnie na niego. Wychodząc z wywiadówki poczuje się gorzej, kiedy usłyszy, ile jej syn ma zagrożeń. On wróci z pokruszonym zębem i krwawiącym nosem, nie powie, co się stało, ani gdzie w ogóle poszedł. Będzie przeszukiwała pokój pod dywanem, pewna, że znajdzie sterydy albo marihuanę. Po tym jak zobaczy w progu policję, powie, że musieli go skuć, bo reagował agresywnie. Potem dostanie do szkoły wezwanie, bo księdza, z którym służył do mszy, nazwie jebany frajer. Odbierze mnie z komendy, gdy zrobię złe rzeczy, gdy spytam, czy nienawidzi mnie, nie potwierdzi i nie zaprzeczy. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Widzisz z wózkiem kobietę, gdy ją pytano, kim chce, żeby był w przyszłości, mówiła: dobrym człowiekiem. Tylko tyle i po prostu, żeby podał mi łyżkę wody, kiedy na przykład złamie kręgosłup, żeby nie robił krzywdy ludziom i zawsze chodził z uśmiechniętą buzią. W każdej rodzinie wyrasta nadzieja, że w nie, co w podstawówce kwitnie, a w gimnazjum zawsze zwiętnie. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać, często cię zranię, a więc proszę naucz mnie przepraszać. Naucz mnie wycierać łzy chusteczką, bo bez przerwy będę wycierał tobie je papierem ściernym. Jestem Mateusz, mamo, nauczę cię płakać.